pytanie. Czy można coś robić bez planu? Tak, można. Zwiedzać wyspę owczą. Lewą stroną była droga na plażę, a my jedziemy tutaj dalej prosto, dojeżdżając do kościółka. O, tak będzie lepsze światło, już trochę za jasno. Dlaczego Sakson? Bo jest na końcu fajna plaża, którą można tam iść. Tam dokładnie. Tam jest plaża, tu jest kościółek. I trzeba po prostu trochę pozwiedzać. Pogoda jest jaka jest. Nie narzekajmy, bo nie ma też co. Trzeba się trochę przejść. Trzeba zobaczyć ten ładny kościółek, który tutaj jest. Jak i oczywiście też takie ładne krajobrazy. Dzisiejsza pogoda jest taka niezachęcająca, żeby aż tam trochę wyżej wejść. Tutaj jest ścieżka, żeby przejść tam w drugą stronę i się wychodzi na plażę, na piękny widok w Czatnowik. Czatnowik, krótko mówiąc. A my teraz przejdziemy sobie na drugą stronę. Przejdziemy sobie dokładnie tam. I tam zejdziemy na dół. Żeby zejść na dół, no to niestety odpalimy samochodzik, bo to jest za daleko, a tędy też nie przejdziemy. Nawet nie ma takiej opcji. Jak widzicie, no trochę zimno jest. Nie ma sensu za bardzo tam już chodzić wyżej. Tutaj mamy bajana. Żeby tylko nie skoczył. Mam pracę jako kierowca, więc dużo siedzę. Ale potrzebuję się gdzieś przejść. Żeby się przejść, no to trzeba swoje 4L ruszyć. Więc tego wszystkiego, co tutaj mam, piesze wędrówki są jak najbardziej wskazane dla mnie. Thank you.
Ura! Udało się. Udało się zapłacić tą bramę. Na szczęście. Nie tak przed poprzednimi dwoma jazdami. A my sobie idziemy tam. A my idziemy aż tam, a więc jeszcze idziemy. Na wiaderku jest, nie wiem czy mnie słyszycie, mam nadzieję, że tak, że mnie słyszycie dobrze. Pogoda jest jaka jest, najważniejsze, że nie pada. Mogłoby słoneczko wyjść, ale wszystkiego jak zwykle nie można mieć. Ostatnim razem jak tutaj byłem, znalazłem małe kraby. To prawda już nie żywe, szkoda, ale były takie fajne, takie małe. Tu ogólnie, słuchajcie, jak jest przypływ, to wody tu jest tak dużo, że sięga do tych skał. O, mamy pierwszą przeszkodę, którą musimy pokonać. Zrobił tu się strumyczek. Tego nic nawet by się nie spodziewał. Spójrzcie. Czasami lepiej bokiem niż czasami od drugiej strony. Ale uwaga, bo tutaj mogą być pułapki. Jeżeli są kamienie, przejdźmy po kamieniach. Na pewno się zastanawiacie, powiedziałem wam. Teraz myślicie, jakie pułapki? Ja zszedłem też takim przejściem, jaki jest tutaj. Myślałem, że tam jest może tyle wody. Niestety, jak nogą nacisnąłem swoim ciałem, noga mi wpadła. Niestety się okazało, że tam jest prawie pół metra. Tak więc z mokrymi spodniami, ale jakoś poszedłem dalej. Przygody takie muszą być, niestety. Znaczy, niestety, ale fajnie takie coś. Bardzo fajnie, to jest prawidłowe i pozytywne. Prawie, czyli jestem prawie u celu. Prawie, czyli brakuje mi. Tada! Jestem na miejscu. Tak, moi kochani. Jestem na miejscu, doszedłem do tego miejsca, które chciałem. Jest plaża, jest woda, ocean, góry, przepiękne widoki. Bardzo lubię tutaj przejeżdżać. Tak więc wycieczka do Saksun udała się. Z powrotem byłem na tej czarnej, pięknej plaży.
A co to jest? A, to moje piękne BMW. Dobra, trzeba trochę pożartować. Czyżby było życie bez żartów, bez dowcipów. Smutne, nudne, ponure. Dlatego trzeba czasami trochę się pośmiać, radować z tego, co my tu mamy. Nieważne, że jest pod płyną, ale w każdym tym zawsze jest jakiś dzień, jakieś dobre, pozytywne emocje. Udało mi się w końcu tutaj przyjechać. I z tego jestem szczęśliwy. Bo to jest moje trzecie podejście. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. I za 3 razem się udało. Tak więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się spodoba. Jeżeli możecie, zostawcie też łapkę. Napiszcie też komentarz, co wam się podobało, co nie, co mogę ewentualnie zmienić, poprawić. Bo każdy komentarz, który napiszecie, na pewno doda mi trochę skrzydeł, albo też doda mi trochę myślenia, co ewentualnie mogę wam jeszcze bliżej pokazać, co byście chcieli wiedzieć na Wyspach Owczych. Ja tutaj nie jestem żadnym jakimś geniuszem i informatorem, ale dowiem się i wam jak najbardziej to przekażę. A więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć! Powiem wam, że jedno co mi się tutaj nie spodobało, to. Ktoś tutaj przyjechał, wziął spraya i narysował to. To jest naprawdę, to jest dewastacja tutaj tego miejsca. Piękne miejsce, ale ludzie, szanujmy się, dlaczego wy żeście to zrobili? To naprawdę, to nie jest naprawdę w porządku. To jest bardzo brzydko z waszej strony. Jesteście nie u siebie. Jesteście na innej w ogóle, na innym kontynencie, na innej wyspie. I taka dewastacja. Wstyd, naprawdę wstyd. Tak, kawałek wełny owczej. My byliśmy aż tutaj. Też weszli tu. Jak jest lato i słoneczko świeci, jest przepięknie.